Slick, it's me! I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper. Enjoy the picture, everyone! And some struggle. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, ze mną jest Graba. Jestem, hej! Jowiliczal odpisowane. Juhi jest gdzieś tam, daleko, daleko. Z daleka jadę, cześć wszystkim. I jest też Seto chyba w nowej odsłonie, ale może nam się pokaże jeszcze dzisiaj. Dobry ja pierniczę. Ale masz fajne auto. Na faceta się przerobił z duży może więcej, wiesz. Słuchajcie, zaplanowałem nam dzisiaj bardzo ciekawe aktywności. Bardzo dobrze. Jakby polecam zaopatrzyć się w siekierę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. O matko. Tak, w siekierę. W siekierę, no. Już siekierę zada. Nie mówmy, że zalśnienia będziemy się bawić. Here's Jimmy! Będziemy... to jest... Znaczy, plan jest taki... A to nie powiem wam. Najpierw się zaopatrzymy w jakąś broń do walki wręcz. Jakąkolwiek. Może być nawet nóż. No, chyba baseballa. A Graba? Tak? Ja pierdzielę, czekaj, siadam do tej twojej rakiety. Ty wiesz, gdzie jest ten boisko do piłki nożnej? Tam gdzieś kiedyś byliśmy, nie? Na nim. No właśnie, się zaraz koło stadniny podobno. Ja zaraz spróbuję zaznaczyć. No. Dobra. Znaczy koło wyścigów konnych. A, to czekaj, gdzieś to było, o Jezu. Dobra, to już chyba wiem. To ja lecę tam. Dobra. A wiesz mniej więcej, jaki to jest... A, zaznaczyłeś? Tak. O, tak. To wiesz co, ja zaznaczę boisko. Ono jest dobra. Gdzieś... Chyba nie mogę teraz zaznaczyć, jak już ty oznaczyłeś. Ale dobrze, że się zlokalizował. No to tam zaraz się rozejrzymy i gdzieś będzie pewnie. Dobra. Chłopaki, jedziecie do nas? Jadę. Toczę się. Jak zwykle kończyliśmy, kurde, koło... Czy z próbą odbicia czołgu? No. I słuchajcie, zagramy w Bulldoga. Znacie taką grę, Bulldog? Nie, chyba nie znam. No, to wam zaraz opowiem. Otóż... Jak, wiesz, jak polega na tym, żeby latać ze sobą z siekierami, to chyba nikt tak się na podwórku nie bawił z nas. Nie. No i za naszych czasów. No. To się brał patyk. A, ktoś jest przy nas. Wyjedź na górę, kto jest pod wiaduktem? Chodź do nas. Ja byłem. Chodź na górę. Więc słuchajcie, gra w Bulldoga polega na tym, że idziemy na boisko do piłki nożnej, jeden gracz ma siekierę, a pozostali trzej próbują przebiec przez bramkę i nie mogą używać żadnej broni, nie mogą strzelać, nie mogą walczyć. Ech. Tylko muszą uciec od tego gościa z siekierą. O matko. Kto przebiegnie przez bramkę, ma siekierę następnym razem. Taki jest plan dzisiaj. To może 2-2 lepiej, co? Chyba, że pojedynki wtedy wiesz, że jeden biegnie, jeden łapie i zobaczymy, kto przebiegnie po prostu, bo wiesz, jedna osoba trzech pewnie nie ogarnie, nie? No pewnie nie, tylko że jak to wyjdzie. No właśnie, no, bo jak dwie osoby walczą siekierami, to mogą siebie nawzajem ten trafić. Mhm. Matko wiesz co? Bosk. Trój teraz ja zaznaczyć. Będę baseballa używał, bo no. Się boję siekier. Cześć! Chyba gdzieś tutaj jest to boisko. Dobra. Juhi też ma fajną furkę. Juhi jest ze Scooby-Doo. O kurde. Ale klimat. No i co mi psuje światło? No. A w ogóle możemy też w Destruction Derby pograć. No, jak mam taki samochód, to nie ma problemu. A nie, no to trzeba jakieś mniejsze. Jedynie minus tego super samochodu jest prędkość. Bo to w ogóle nie ma prędkości. Boisko! Ups. No już zepsuł bramkę. No i... O. Cały plan! Ale już bramka zepsuł... No nie! A to jest druga! Ej, patrzcie na Seto, patrzcie, co się za laska zrobiła. Ja cię kręcę, nie wierzę. Te męskie rysy totalnie się zagubiły. Idę zobaczyć. Ale zauważ, że ona ma taki straszny rozstęp. Widać, Zauważ, a może... Ała. Kto trafi Seto w bramkę? Zauważ, że ona ma jakieś tak... Ała, no poczekaj... Jest zapały. Ej, go! Rok, zauważ, że ona ma jakieś takie dziwne odstępy między tymi... No wiesz, na klatce piersiowej.
Czekaj, zaraz ci poszerzę. Bardzo duży taki odstęp między jednym... Zostaw ją. Ale, daj pomacać. Ładne sweterko. Co to za sukienka? Nowa moda? Sweterko, sukienka? No. Ale wszyscy zdrowi, zobaczymy, czy to w ogóle jest możliwe do zastosowania. Ale tutaj jak ta bramka się trzyma, jak tutaj nie ma jednego kołka? No właśnie nie, to idziemy na drugą. Juhi popsuł boisko totalnie. Na drugim jest chyba wejście do jakiegoś eventu. Tak? Nie. A, wszystko dalej, dobrze. Bo... Dobra, kto pierwszy? Ja. Mogę bić tych, którzy przejdą przez... Ale nie... Seto nie dobiegł. Ale wy nie możecie mnie zbronić. Nie! Z wami coś zaplanować, to jest po prostu jakaś masakra. Jestem gotowy. Skąd startuję? No i to my powinniśmy tam pójść i do tej bramki przebiec. Nie wiem. Nie. Dobra, to... Dostał to konce. Jak się skrada, nie? No nie da się z wami, no. No dobra, to chodźmy tam, niech Juhi tutaj będzie, a my spróbujemy we trójkę. Tylko, że... Nie, ja przebiegam, Rocky broni. Aha, to Rocky broni. Tylko wiesz, jak my się rozbiegniemy po całym boisku, to dasz radę jednego zabić, a dwójka przebiegnie sobie, nie? Może. Chryste Panie, no. Co się tu dzieje? Oj, to... O nie, wszystkich kleje. Co się z wami dzieje dzisiaj, no? Ja nie wiem, Rock. Ja zgłaszam to admina. Nie, co plan? Dobra. O Jezu. Chciałem Juhiego jeszcze robić. Pierdziele, nie bawić. A to jest, słuchajcie, to jest, nie, widząc wasze dzikie podejście do tematu, to robimy inaczej. To jest jeszcze jeden. Nie, zadziałać. Stań w bramce, ja przebiegnę, zobaczymy, czy mnie trafisz. Dobra. Czekaj. Dobra. A możesz z tej strony. Rocky? No. Pójdź tutaj. To robi zdjęcia. Albo filmik. Gdzie to masz? No. Tutaj. O, to tam daleko. Dobra, Juhi, czekam na ciebie. Biegnę. Ej, chłopaki, gracie z nami w Bulldoga? Nie? To wypad z boiska. Sio. Biegnę. O, dobra. O! Już tu policja jedzie do mnie. Ała! A siekiera nie zabija, nie, to, nie, to nie, to się nie uda, to nie jest taki ten. Ale słuchajcie, jest jeszcze jeden, dwa są fajne patenty, ale musimy sobie wziąć śmigłowiec i samolot jeden. To musimy pojechać do Trevora, nie? Bo tak. Kogo policja ściga? Tutaj? No mnie, bo... Nie, bo to... Faktycznie trzeba by dwóch na dwóch. A chcesz się przyjechać, czy ja, bo ja włączyłem ten? Nie, to... jedź. Gdzie najlepiej samolot dorwać? Trevora najłatwiej. No to przejdźmy się do Trevora. O Jezu, czekajcie, bo ja włączyłem, że możecie tylko na pasażerów wsiadać. Na tym dużym. A, możesz coś ustawić w tym samochodzie? Można, znaczy, ogólnie można tak zrobić, że na przykład tylko na pasażera możecie wbić czy coś, nie? No i co to? No chodźcie. Baseball biega za swoim samochodem. No stój! Fajny to twoje... Mikołaj, do spania, on się tu chichra mi za plecami, no a my z siekierami, Boże, co za nieedukacyjne podejście do tematu. Co to znaczy hala wykopuje, co znaczy wykopuje? No, co znaczy wykopuje, no wykopuje. A czemu wy bijecie mój samochód, no stary, kurde. No stary, wykopujesz nas z samochodu, stary masz, tu cyk. No kurde. Ej, chodźcie, pojedziemy na lotnisko. Dobra, to czekajcie, ja tylko dam, żeby tu można było tym jeździć. Dobra, idziemy. A ja możesz zdecydować. Jedź bez Juhego. Nie, no niech jedzie. O, wskoczyłeś na ten. Ale chyba spadłeś. Się elegancko bagażnik otworzył. No. Ej, zamknął się sam. No. Klasyk. No pojedźmy na to lotnisko. No nie, ej, i dlaczego gwiazdka? No kurde, Juhi, co ty robisz? Juhiego pewnie. O, opona mi pękła. A, bo ty no mi przestrzeliłeś się. Chryste. A miałem pancerne zamontować, ale...
Wiedziałeś, czekaj, że to... chyba nikt ci przecież nie zawrócić. Będzie obijał opon, nie? No. A możemy do Los Santos zajechać, żeby naprawić tą oponę i od razu naprawić auto całe. O Boże. W ogóle. Możemy. To jest fajne w tym samochodzie naprawdę, że ono jest tak pancerne, że po prostu ja się mogę rozbijać i... No tylko te opony muszę kupić, ale już tyle wydałem. Jeszcze samochód, który ci odpowiada do twojego stylu jazdy. O. Jemu też by czołg pasował pewnie, ale wiesz... No, czołg kiedyś miał, nie? Ale schował do garażu. Boże, i ten klakson, ja! Ej, dwie gwiazdki już mam, no kurde, a, bo motocyklista... Wow! Zabiłeś motocyklistę. No, pościgi też są spoko. Nie, czekaj, bez opony. A wiesz co, ja widzę te Los Santos, to może tam pojedziemy, co od razu? No, bo szkoda na takim aucie rozwalonym, ono jest takie ładne. A tutaj moglibyśmy i napady tym robić, bo to fajnie jest, wiesz, można się przebijać przez wszystko. To fakt nie jest może najszybsze, ale... Jezu! O! Defo. Kurde, ammo mi się skończyło, miałem już na celowniku faceta. A wy chyba będziecie przy mnie akurat, jak ja wjadę. To będziecie tam widzieli... No. To jeszcze tutaj. Tak, ja amunicji nie mam. Śmigłowiec się pojawił. O, zaraz tak się schowam. No, to ukręcić. Zrobił. No, ktoś mi oponę przebił, wiesz, ciężko trochę. Nie wiem kto. Jechać. Ja zginę zazwyczaj, nie? No i co mi o, muszę zgubić ten... gliny, nie mogę wjechać tutaj. Shit. O. Dobrze, Juki, znaczy, odgoni. Ja przypuszczam, że muszę pewnie po prostu ich zgubić z pola widzenia, nie? No. Będzie to raczej problematyczne. A weźmy może do Lestera. Jaka muzyka. Jezu, cztery gwiazdki mamy. Ciekawe czy da się nabić 5. Ej, zróbmy tak, że kiedyś nabijmy 5. No, możemy. Ciężko, a to chyba by czołgiem. Trzeba by czołgiem wjechać. Kurde, strzelaliśmy czołgiem też wszędzie i jakoś nie było ten. Pięknie, nieźle rozwalone to auto. Lol. Pojechałeś za wami, mnie zostawili. A nie mogę. Dobrze, jedźcie tam za nimi. Czekajcie. Mogę zmniejszyć poziom pościgu. Wow, SWAT. No. A co, gdzie ten samochód ich, czy coś? Nie, spróbujmy im uciec. Chodźmy. No, dobry ruch, tylko się ciężko skręca, co? No, a nie, to nie był dobry ruch. Kurde. Ale mryga, zaraz może zgubimy. No, ale helikopter. Dobra. Och, kurde. Zobaczył nas, cholera. Zaczęło mrygać. No nie byłem nigdy w tej części. Gdzieś na jakiś parking wjedziemy może. Ale ile ich jest. Jakby miał pancerne opony, to by było nieźle. Ciekawe jestem ile... Zamontuj. Ciekawe jestem ile kosztuje. No chyba z... ten 25-30 tysięcy, coś takiego. Znaczy nie? O tych oponach mówię, nie? Jaki typ w ogóle, strzelam do tego kierowcy, już kilka razy dostał, a jeszcze jedzie. No. Ale powiem wam, że trochę widzę, że gra spowalnia. No. No, ma swoje słabsze momenty przy tej akcji. Jest. Pałki. Załatwiłeś go? Na chwilę się gdzieś tam zawieruszyli. Gruba się chce schować za słupem. Ale tutaj jest jakiś wjazd, tylko że ciężko mi jest skręcać strasznie. O, nie znów. No nie mogę skręcać w ogóle tak. O, widzicie? Kurde, obracam je po prostu. Trzeba by się prze... Znowu żeśmy mieli plan, nie? No. Tak się te plany kończą. Jedź przynajmniej w stronę lotniska, tam gdzie zginiemy. A może to jest... Oj! Nie ten guzik! O, fuck! Oj, rok. Shit, wysiadłem. Nie cofaj, bo ja mam jestem na hita. Poczekaj se... O! Bieraj se to, bądź kobietą. Dobra. Z jajami. A przynajmniej ty masz z głowy już. Tak jest. Ale słuchajcie, a tutaj jest jakaś wojna gangów, jakbyście chcieli.
No na razie mamy chyba wojnę z policją. No. Będzie to dość trudne. A tu gdzie ja jestem? Słuchajcie, tu gdzie ja jestem jest wjazd do podziemnej kolejki, to możecie uciec jakby co. O, to jedź tam. Gdzie ty grałeś? Musicie... Nie wiem, gdzieś tu wyjechałem. Teraz jak będziecie jechali to w lewo, a nie wiem, wy jesteście chyba pod spodem. Ej, tutaj ten, tutaj robiłeś tę swoją trasę na skuterkach. A, no. Graba nitro. Nie mam nitro. To w lewo teraz. A nie, to a nie w lewo? Kurde. Nie wiem, gdzie jesteście. No już jedziemy do ciebie, znaczy przynajmniej wracamy. Lol. No za dużo ich się tu pojawia. Słup i policja mnie zaczęła gonić. Dobra. To był słup pod ochroną. Czekajcie, niech ja to przemyślę na spokojnie. No, graba pan ci, że... To nie jedziemy. Nie? To jest gdzieś z tyłu. No to jest przewaga tego samochodu, kurde. Jestem na jednego hita. No skacz tu. No ale... Dobra. Ciężko jest skucić, stary, jak na Feldze jadę. O, do garażu wyjdziemy, wiesz? Nie chcę nic mówić, ale 5 kafli dla ciebie rok jest teraz. Wiem właśnie, nie wiem dlaczego. No, dzisiaj już graba zabił kijem baseballowym, więc... Udało wam się zwiać? Jesteśmy w garażu. No koniecznie. Tutaj w tym garażu, gdzie jesteśmy, jest dużo takich samochodów do sprzedaży i to są fajne fury. Znaczy, tam do tego, co poszukuje ten Simon. Zdrowie! Zdrowie! Znalazłem jakiś motor, Shih Tzu. Shih Tzu. Może się uda, Seto. Może zaraz tak naprawić. Jest! Udało się. Do Lestera zadzwoniłem. Aaa, cwaniak. A Yuki, jak tam u ciebie z tym, z poziomem zainteresowania policji? Zero. A, to jak dobra. Ty możesz ten u Lestera już anulować pościg? Zadzwoniłem i za 800 było zmniejszyć poziom pościgu. A ja nie mam tego. Czemu? A czy mam zablokowaną tę opcję? Śmigło stało, ja nie wiem. Dla was. No może musisz jakieś misje dla... Znaczy misje chyba musisz Lestera do Lestera podjechać, kutkę? Wiesz? Tak, kutka. A to byłeś u Lestera? Lestera, no. Nie chyba. Zresztą nie, no raz byłem, ale to tylko na początku tam. Spróbuj jeszcze raz do niego podjechać. No na razie jadę tą furę naprawię. 5 kafli jest też za gliny, przymykałem oko. I ostatnio wjechałem na... do bazy wojskowej z gościem w samochodzie i nas nie gonili. Dopóki nie wysiadłem z niego samochodu. No. No to może się przydać do czołgu, nie? No. Jak to było z tym spawnem tych śmigłowców? Ale wiesz co, od poziomu zależy, jaki mamy poziom. Ale tak jak pojedziemy, wystarczy nam zwykły śmigłowiec, żebyśmy mogli polecieć na dach, bo plan jest taki. Plan jest taki, że graba jako że najlepiej lata samolotem, to graba bierze samolot, a my we trzech się ustawiamy na dachu. I graba nas próbuje strącić samolotem lecąc. Wiecie, na tym dachu, gdzie jest to lotnisko dla helikopterów. To każdy będzie strącał, nie? Po kolei. No, tylko wiesz, ja to najwyżej siebie strącę, bo to wiesz, przy moich umiejętnościach to... Jak tak ładnie latałem, nikt mi nie... Poczekam, aż grabę. Seto, jeżeli twoje latanie ładne to jest rozbicie się po prostu, to tak. Wiesz co, powiem ci stary, że jednak ta miniówka ci nie służy, wiesz? Czemu? Kobieca totalnie nie ma szacunku dla siebie. Dobra, no teraz mam pancerne opony. Dobra, to ja przesiadam się do graby. Mam jej zrobić takie gacie po tacie, czy jak? Tomasz, jedź taki, zobacz sobie. Tresy załóż. Włącz sobie kamerę ze środka, zobacz jak tu wysoko w ogóle widać, jak jesteś ten. Kurde, nie mogę wsiąść. Nie mogę wsiąść do ten, jako kierowca. A może wyłączyłeś? Nie, chyba. Aha, dobra. O, ten już szybę rozbił, no świeżo wyciągnięty z malowania, no nie wierzę po prostu. Już można? Teraz. Powinno być. No nie, Seto wsiadł, Jesus. No i drugą szybę rozbił, no nie no. Oj, gdzie jesteście? Dobra, jesteśmy w Los Santos. Bo ona przesiada się sama, jak odblokujesz opcję. Wszystkie szyby porozbijał prawie. Kurde, faktycznie jest wysoko. Nie wszystkie. I niewiele widać za tej... No. Gdzie jesteś, Yuki? A ty już masz już śmigłowiec? Tak, lecę do was właśnie. A to wiesz co, my i tak musi polecić, zaznaczycie mi lotnisko? Ale szybciej będzie.
No tak, ale potrzebujemy samolot. Set. No nie ten będzie. Już, już. Potrzebujemy samolot do strącania ludzi. Masz. Bo śmigłowcem to wlecimy na dach, nie? Więc potrzebujemy... No nie! Dwie gwiazdki. Ach, Graba, chcesz sprawdzić, jak opony działają? A, ja nie strzelam, ale nie, przypuszczam, że działają, bo pamiętam, jak ktoś tam Jezu! Miał, to nie można było zniszczyć. Tutaj jest mocniejszy pancerz zamontowany, także dlatego tak mocno tutaj to wytrzymuje, nie? A masz turbo doładowanie, czy jeszcze nie? Nie kupowałem. No, 35 tysięcy chyba, nie? No. I tak ogólnie sporo wydałem na to auto, więc... A gdzieś ty je znalazł w ogóle? Czy kupiłeś? Kupiłem je, wiesz. A to było jakieś takie z wyższej półki? Bo takie też można znaleźć. Nie, i kupiłem. Niekoniecznie. 35 tysięcy chyba kosztowało, wiesz? Tam 50. A nie, no to... Aha, dobra, spoko. Trochę żeśmy ich stracili i przestraszyłem się, bo... Oh fuck. Niezły kierunek wybrałem. Kurde, jaki masz ten z dym spod kół różowy. A no, ustawiłem. Policja! Stać! Się widzę, Yuki nam. Znaczy inkwizycja. Trafiłem. No właśnie, trochę ten, poczułem śmigło. Dobra, jesteśmy wolni. Aha, i tutaj myślicie, że zgarniemy samolot taki ten? Mały. Mały. Czekajcie, tych hangarach trzeba sprawdzać. No. Tam na górze zazwyczaj jest, znaczy na tym, na końcu. Co robi? Okej, ten transportowy tu śmigło już jest. Tutaj przelecę tędy, czy nie dolecę na lotnisko tu? Tu możesz wyskoczyć. Zjechać na dół. I tak. Już zjechać i ten. Tutaj możesz zeskoczyć tędy. Ja bałem się, że coś ci rozwalę, to świeżo pomalowane auto. I teraz zawróć tutaj na lewo i tam prosto. Tylko ciekawe, czy w ten kubeł się zmieścimy. Właśnie. No próbuj. Ja obstawiam, że będzie dosyć trudno. Proszę, kładę. Jeszcze na dach wskoczymy, ty. No, prawie. Na koła. Jedź od razu prosto, wiesz, tam powinien być gdzieś. O, dwa cargo. Cargo, no. Okej, okay. A o co chodzi z tym nieudanym skokiem tym kaskaderskim, kurde? No tak, jakoś się źle spadnie, to wtedy to jakoś tam się nie zalicza. Wiesz co, i tam po prawej, nie, po prawej, po prawej, po prawej. Jak coś, zawsze tutaj się respi gdzieś. O, jest. No. Gdzie jest, ja nie widzę. No był. Z tyłu był. Dobra, a to my lecimy z Yuki. To może ten, Yuki weź cargo, podczep i... Masz cargo? Nie wiem, to jest ciężkie auto. Tym to będzie ciężko kogoś strącić, to by trzeba było do góry, ten, kołami. Bo te skrzydła są tak wysoko, że... Yuki, jak zatrzymasz się w ogóle, możesz do koła... Jak się zatrzymasz, to ja ci podjadę pod hak. A nie można otworzyć ten włazu tutaj, czy coś? Okej. Dobra, stoisz? Ja stoję. Ja już zaraz podjadę. Troszkę za wysoko, musisz troszkę zejść w dół. Nie wiem, o jest. Jest. Elegancki manewr. Prawie ja bym jeszcze dostał. Ooo, ciągnie nas po ziemi, ciągnie nas po ziemi! Oh my god, Yuki! Przepraszam. Ale da radę normalnie uciągnąć tego? Czy w sumie jak czołg daje radę, to i to powinno dać, nie? To tam nie strzelasz. Seto jest dzisiaj jakiś, kurde, nie ten. Nie wyżyty. Dziewczyna mu wydała kasę na ciuchy i on teraz się wyżywa. No i seciak. Jaki most jest ten most, Boże? Na ten najwyższy budynek poleć. Ten jest najwyższy, okej. No. W ogóle ja bym się bardzo chętnie rowerami gdzieś przejechał. Znaczy, jakiś ten... Można się fajnie powygłupiać, ale... Graba? Tak? Masz ubezpieczony ten samochód? Tak. Jeżeli se to nie przestaniesz, to inaczej pogadamy. On nic się nie odzywa, tylko... Naprawdę, tak.
O kurde. Mój samochód. Co to wylądował? Dobra. To ja podjadę pod ten budynek. Żyje, lol, on działa. Oh shit, zawiesiłem się. Czekaj, popchnę cię. Kurde, myślałem, że wybuchnie, proszę. Mocne auto. Czekaj, podjeżdżam już pod to. Co jest? Jezu! Czasami ciężko, już jest. Okej. To dzisiaj mi Hannibala Lectera przypomina. Ani słowa nie powie, tylko strzela. Wyskoczy z... Hej, Seto! Hej! Wsiadaj! Chryste panie! Yuki trochę popsuł samochód i billboardy. O, no, jest. Ej, a może ten? Może spróbujemy na jakimś dachu wylądować samolotem? A dałbyś radę? No kurde, nie, mogę spróbować. To spróbuj nas najpierw strącić, a potem zobaczymy. A potem możemy się przejechać i poszukać wojny gangów, bo tam można niezłą kasę zebrać i ten, łupy są i w ogóle. A, widzę, graba tam krąży. W ogóle też świetna jest sprawa, jak ktoś porwie myśliwiec i samochodem jak się ucieka. Juhi, uważaj, budynek! Nie zauważyłeś? Zmieniałem napis na Steam. No kurde. Ale żyjecie? Żyjecie. Żyjemy. Ups. Już jesteśmy prawie na miejscu. A, bo to jest ten bank, ten główny. Ładnie. O nie, nie do końca ładnie. O Boże! O Boże, widzę tylko jak spada! O Jezu! Shit! Boże, widziałem to, takie czarne cienie na tle zachodzącego słońca i samochód jak spada, no nie! Co ty zrobiłeś? I'm fine. O Jezu. Weź wyląduj i zabierz nas standardowo, bo to się nie uda. To mi się nie uda. Juhi. Tak? Chodź se, to wskakuj. No bo samochód jeszcze działa. Nie, już nie chcę na to patrzeć. W ogóle ten śmigłowiec już ledwo się trzyma, więc... Leć niżej. No po prostu nie wierzę, co tu się dzieje. Ale nim nie jest ten hak. Nie mogę, kurde, pod dobrym kątem na to najść. No, obserwujcie państwo szaleńca w akcji. Profesjonalista. Podjechałbym ci, ale się zawiesiłem. No. Ja cię kręcę. To nie był łatwy manewr. Tyle wam powiem. Coś czuję, że graba dzisiaj to strącanie, kurde, nie wyjdzie, zanim wlecimy tak na ten dach. A, w tym sensie. A nie, już jesteśmy. Teraz jak wszystko dobrze pójdzie, to... Prawej strony drzwi nie ma. W ogóle po prawej strony nie ma, wiesz? Ej, dobra, tylko będziecie musieli mi pomóc wystartować. A gdzie ty wylądowałeś? Obok. Na budynku? W waszej lewej. Graba wylądował na budynku. Lol, ta wylądowała. Ale... W waszej lewej. To jest akurat łatwe, tylko nie mogę najść dobrze. Tylko teraz nie wiem, czy wystartuję stąd. Mogę cię zepchnąć, jak chcesz. Ja na razie cofam. Dobra, uwaga. Próbuję. Ja już więcej nic nie będę planował, wiecie, bo to w ogóle się mija z celem. Graba popsuł samolot, Juhi popsuł samochód. Ty daj mi cofnąć. Nie strzelaj, Seto, do cholery. A ten siedzi i tylko pociąga za cyngiel od czasu do czasu, no.
Graba cię zepchnę może. O kurde, nie, bo mi się pali samolot. No i proszę państwa, proszę miłego państwa, na dzisiaj kończymy. W ten oto sposób nasze plany zostały zrealizowane mniej lub bardziej. Pozdrawiam, do zobaczenia. Grand Theft Auto 5.